jesteśmy tutaj po to, żeby przekazać naszej Policji Powiatowej kolejne samochody ufundowane, czy współfinansowane przez samorządy powiatu lubartowskiego, przez starostwo, przez gminne samorządy, przedstawiciele tutaj są obecni. Kolejne 3 samochody, mam nadzieję, że nasi funkcjonariusze dla dobra mieszkańców i całej społeczności lokalnej będą korzystać z tych samochodów, będą mogli w godziwy sposób funkcjonować, bo wiemy, że samochody są potrzebne. Tu w rozmowie z panem komendantem rozmawialiśmy, że te samochody są już leciwe. No i chyba należałoby taką właśnie dużą staranność przyłożyć do tego, żebyście państwo mieli dobry sprzęt. Te nasze spotkanie pokazuje, że współpraca policji z lokalnym samorządem jest jak na najwyższym poziomie. Dziękuję za życzliwość, za troskę o nas, za zrozumienie naszych potrzeb. 3 nowe samochody trafiły pod koniec listopada do rąk funkcjonariuszy komendy w Lubartowie. Pełnią już służbę. Dziękujemy za to. Oczywiście nasze potrzeby są o wiele większe.